Radio Głos uskrzydla duszę. Grażyna Świątecka, emerytowany profesor Akademii Medycznej w Gdańsku, kardiolog. Pani profesor, rozmawiamy w kontekście procesu beatyfikacyjnego dr Oli. W jakich okolicznościach poznała pani profesor dr Gabrysiak? No, to było dawno, oczywiście jeszcze w czasie studiów. Kiedy ja już byłam lekarzem, ona kończyła studia i zapoznaliśmy się w duszpasterstwie inteligencji katolickiej w Gdańsku u Palotynów, które to duszpasterstwo prowadził podówczas sławny ksiądz Jan Pałyga, już nie żyjący. I wiele lat mieliście kontakt ze sobą? Jak to wyglądało? Przez 25 lat przyjaźniłyśmy się. No, to nie mały czas. To nie mały czas. Tak. Jak zapamiętała pani profesor właśnie dr Olew? Jak w pamięci, kiedy takie pierwsze skojarzenia o niej to jakby pani, jakie przywołała? Pierwsze skojarzenia takie, że szukała Pana Boga, szukała formy spełniania się jako lekarz w tym zawodzie, w sposób chrześcijański, ewangeliczny. I miałyśmy wiele sobie nawzajem do powiedzenia. Dlatego ta przyjaźń się zawiązała, że tak powiem, od razu. No i przez te 25 lat nie rozstawałyśmy się. Nawet na początku razem z Olą miałyśmy wspólną pracę naukową w mojej klinice, w której pracowałam, ale ta praca naukowa jakoś nie wyszła, ale Ola poszła w innym kierunku, bardziej praktycznym, ja w bardziej akademickim i tak. Ale miałyśmy kontakt przez cały czas i wszelkie takie poczynania, nie wszelkie, ale wiele poczynań społecznych miałyśmy wspólne, tak. Pani profesor, zarówno jak i dr Ola, miałyście też wspólne punkty z Pelplinem, diecezją chełmińską dawną. No tak, oczywiście. No, Ola przez pewien czas pracowała na terenie diecezji pelplińskiej, ale miałyśmy wspólny kontakt z księdzem Jerzym Świnką. No da? I to tak były te czasy, tak powiem, pewnej prosperity duchowej. Ksiądz Świnka rozumiał duchowość ludzi świeckich i w tej przestrzeni spotykaliśmy się bardzo często. To taka forma była kierownictwa duchowego ze strony księdza Jerzego? W pewnym sensie tak. Właściwie można powiedzieć, że tak, tak. Oczywiście każda jeszcze z nas miała swoje własne kontakty, ale ksiądz Jerzy Świnka był, powiedziałabym jeszcze coś więcej, był zaprzyjaźniony z nami. Także z dr Olą, coś o tym możemy powiedzieć? Także z dr Olą, prawda? No, był zaprzyjaźniony, to nie jest za duże słowo. Przyjeżdżała do Pelplina, więc dr Ola. Przyjeżdżała do Pelplina, tak, a ksiądz Jerzy przyjeżdżał też do Gdańska na wspólne spotkania. I tak to się działo. Postać niezwykła, dr Ola, już teraz będzie mówić sługa Boża. Czy taką ją pani widziała za życia, jak spotykałyście się, że to postać niezwykła? No tak, nie od razu. Po prostu była zwyczajna. Żyła, była zanurzona w codzienności. Dopiero z czasem, jak zaczęła się angażować, prawda? Poznałam, że w niej tkwią niezwykłe możliwości, ale tak do końca dopiero poznałam ją, przeczytawszy jej pamiętnik już po jej śmierci. Poznałam głębiej jej niezwykłą motywację, która w 26 roku życia modliła się słowami niezwykłymi. Prosiła Pana Jezusa, żeby pozwolił iść za sobą drogą Kalwarii. I poszła. Pan Bóg ją wysłuchał, bo jej życie było nieustannym wspinaniem się na Kalwarię. To znosiła z niezwykłą heroicznością. Tak to trzeba powiedzieć. Nie wszyscy ją oczywiście znali od tej strony. Dla niektórych była po prostu aktywistką, co jest jakimś wielkim nieporozumieniem. Pewnie wtedy tak było to modne za komuny. Tak.
Ona, no i teraz też nie brakuje takiego określenia. Ona nie była aktywistką, ona była po prostu, żyła Ewangelią. I pamiętam jej ostatnie słowa na jakieś 2 tygodnie przed śmiercią, kiedy była w moim domu, mówiła: gdyby ludzie zaufali Panu Bogu, mogliby tyle zdziałać dla Niego. No, tak. Gdyby tylko chcieli zaufać. Czyli wiara odgrywała rzeczywiście ważną rolę w jej aktywności, tej posłudze, którą pełniła. Tak, no, rolę zasadniczą. Zasadniczą. To jej pragnienie zostania lekarzem, zresztą, które się zrodziło pośród cierpienia, bo ona za czasów dzieciństwa i młodości przeszła aż 7 operacji ortopedycznych. No to przecież to niezwykłe, jak na dziecko, a potem na dorastającą osobę. I przez całe życie towarzyszyło jej no, kalectwo, tak trzeba powiedzieć, prawda? I mimo tego kalectwa Ada dokonała rzeczy wielkich, heroicznych. Nie dla aktywności, to nie była aktywność, to było po prostu pomoc człowiekowi w potrzebie. Każda bieda ludzka ją wzruszała. To jakim wstrząsem dla pani profesor musiała być jej śmierć? No tak, to było i niezrozumiałe, tym bardziej, że zginęła wraz ze swoją córką, a moją chrześniaczką, Ada. To było no, niezrozumiałe i do tej pory, Ada. No nie wiemy, dlaczego obydwie zginęły. Chociaż Ola pragnęła i przeczuwała swoją śmierć nie taką zwykłą, nawet męczeńską. Czy pani profesor się modli do doktor Oli? Trudno powiedzieć, czy ja się modlę, ale często ją tak, często o niej myślę, często no coś dla niej stale robię, tak, i przyzywam ją, tak. Ostatnio nawet miałam taki problem niemały, no i poprosiłam, żeby się zaopiekowała tym problemem. Pięknie dziękuję za rozmowę, pani profesor. Szczęść Boże, dzięki. Szczęść Boże.